back Beatles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Fresh girl. Wow. My world. You sent flowers, but you said you didn't receive. But you said Mike you didn't will me. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get it. Cheers! Перше падіння є. Марта. Досвідчена велотуристка. Другий день табору україно-польського. Зібралися виїжджати на байдарки. Їдемо велосипедами 16 кілометрів село міського типу Мости і будемо сплавлятися річкою. Ось так розпочинається наш табір онлайн з Україною і Польщею. Зібралися учасники, ми розклали тут палатки, прапори. Тут все, що на зв'язку у нас, тлумач. І Оксана з прапорцями. Пані Наталіо, як ще пані їде? Слідно. Я так я можу їсти, що ж покохаємо на мене, напевно. Не все ще. Це плюс А. Зараз як в тим фільміку тего Івана. Fifi, jedziesz. Ogień! Ogień, energia! Co się będzie nagrywał?
żeby się nie zgadza. Znaczy, to jest bardzo dobry pomysł, tylko trzeba to dobrze wypałać, bo lekarze może wtedy o tym wiedział. Zająć się też ludzi do tego, bo nie każdy może brać udział w czymś takim. Nie. Bo budujemy różne akcje, tak? Myśleliśmy sobie, że projekt ma trwać kilka miesięcy. Na razie mamy. No, duże wyzwania, to jest do zrobienia, ale to jest bardzo ambitne wyzwanie. Natomiast jeżeli byśmy jakby te rzeczy, które chcieliście w sklepie sprzedawać, przełożyli na te nagrody parlamentowe, pytanie, czy my jedziemy tu, czy tu? No dobra, ale zaraz ich wyprzedzimy. Nie holuje się na kamerze. No serio, patrz na nawigację, jak dojechać do ośrodka i gnasz, bo masz powietrze. Cała grupa stoi, nie myślałem, co się stało. Michał stoi w tym zbożu i robi zdjęcia tym ptakom z takim namaszczeniem. Po prostu chwila mistyczna. I teraz posłuchajcie, to jest prawdziwa literatura. Pływanie z Michał Kamiński to jest poezja sama w sobie. Nawet kiedy ma na sobie koszulkę. Teoretycznie powinniśmy być cały czas z przodu, bo Michał jest ratownikiem. W praktyce wygląda to tak, że mniej więcej raz na kwadrans Michał mówi: o, lilia! O, wydra! O, taki kwiatek, co ja go nigdy wcześniej nie widziałem. O, to chyba flaga Unii Europejskiej. Pomyśl, Justyna, co by to była za zdobycz. Więc ja, kompletny kajakowy lajkonik, zawracam i robimy zdjęcia. Lilii, wydry, takiego kwiatka, co on go nigdy itp. Pani Bargielska. Justyna Bargielska.
napisała kawałek literatury o Michale. Michał jest bohaterem literackim. Nie wiem, czy wiecie. Więc jak ty go dotkniesz, po prostu przenosisz się w czasie. Mogę? Widzisz XIII wiek, tak? Co widzisz, jak zamkniesz oczy? XIII wiek. Ale dokładnie, konkretnie, co widzisz? No kościół. Widzę zupełnie coś innego. Widzę to wzgórze, na którym jesteśmy. No. Jest to lepiej spokojnie, ale jest to lepiej niż my tutaj. Słuchajcie, i tutaj na tym wzgórzu rankiem pojawiają się dzikie konie. Czujesz to? Jej! Piękne kale, gniade, sine, białe konie. I grzywy lśnią w promieniach rosy. Ich ogonki, słuchajcie, falują na wietrze. Cudo! I teraz... Taka Natalia, no, ze swoim chłopem, co tam mieszkają w chacie niedaleko. No. Oni postanawiają te konie, co? Złapać. Złapać i... Strzelać. Nie, no odjechać na całym Marysie. Nie, złapać, przecież Marysia jest bardzo praktyczna i tak właśnie robili. Łapali, legenda jest taka, że łapali te dzikie konie, no, sprzedawali je i z zysków z tego zbudowali ten kościół. Ja wam powiem. Taka. Chciałem was. Żydów. Myśmy się o tym też tutaj dopiero dowiedzieli. Wanek, ty znałeś też odna z uczestników dziewczyna Wiktoria, w niej prapradziedy ratowały Jewrejów. O tych ukraińskich. Вони історії шукали не тільки про рятування євреїв, а теж про рятування поляків українцями. Кожна група вже вирішила, що вона буде робити, комікс чи фільм, і почали вже працювати над сценарієм. І пошла там до іншої українки. Недавно віддам дівчинку малу і хотіла її захистити. No i zarówno Włodek ze swoją matką, jak i ta rodzina, do której przyjechali, zaczęli uciekać. No, wystarczy poznać całe szczęście, nie ostali. No, na szczęście, ale niech nie były i to jakby... Триває наш майстер-клас. Зараз Анастасія зважує... 300. Зважує в пропорції води та гіпсу. Так, помиті форми вже у нас. І ось так виглядають вироби, котрі у нас вийшли. Будемо їх просушувати, і коли вони просохнуть, ми будемо їх ґрунтувати для кращого контакту фарби з виробом. Ось так.